Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na kolejne pogaduchy na temat moich roślin. Dzisiaj bohaterką będzie z roślicha, syngonium. Zapraszam na film. Jak widzicie, mam całkiem sporo z roślichy w domu. Mam 6 egzemplarzy i uważam, że naprawdę doskonale sobie u mnie w mieszkaniu radzą. Te dwie to jest syngonium pixii. Zwróćcie uwagę też na to, że jak widać nawet w jakich warunkach one żyją i jak zupełnie inaczej wyglądają liście. Te dwie rośliny kupiłam w tamtym roku i one wyglądały naprawdę identycznie. Natomiast ta roślina ma troszeczkę mniej światła i zwróćcie uwagę, że ma troszeczkę mniejsze liście i te liście są bardziej zielone. Natomiast ta ma więcej światła i te liście są większe i są bardziej białe. One nie są już takie zielone. Poczekajcie, bo tak się wzięłam tu, ale chcę Wam pokazać to, że ta roślina, ona stoi tutaj na dolnej części doniczki szeflery i ja chcę, żeby ona właśnie traktowała ten pień szeflery jako podpórkę. I zobaczcie, ona już nawet te już tutaj rozgałęzienie, one były tak fajnie oparte już o ten pień, że ona mi się w tej chwili pokłada, ale doskonale razem rosną. Oczywiście to jest tak, że ta donica, ta osłonka stoi tam na dole przy tej szeflerze i ona fajnie się pnie ku górze i musicie przyznać, widzicie tą różnicę, ta jest bardziej zielona, ta ma te liście takie no, jaśniejsze, większe. No, widać, że to jest tą różnicę widać, jeżeli chodzi o światło. A teraz tak a propos światła, jakie ona lubi stanowisko z roślicha. Te wszystkie, ponieważ ona to jest roślina z rodziny obrazkowatych, więc te rośliny, które mają wybarwienia, które mają jaśniejsze liście, nie są takimi ciemnozielonymi, to one potrzebują troszeczkę więcej światła. Tak jak Wam wspominałam, już tutaj widać różnicę stanowiska, tak? Na którym stanowisku są. Tak samo te dwie malutkie, przedstawiam Wam moją Regina Red, mówię na nią potocznie Renia, a to jest Maria i też mówię na nią potocznie Marysia, więc mam Renię i Marysię. I jak zauważyłam, jak Marysia stała dalej od światła, i jeszcze miała jakieś takie plamy i taką chyba jakąś chorobę grzybową, bo zrobiłam oprysk i widziałam, że po tym oprysku ona dużo lepiej się poczuła, więc zaczęła dostawać dopiero takie fajne liście z takim świetnym ubarwieniem, ponieważ ona jest taką dosyć ciemną rośliną, taką ma mocno czerwoną barwę i mocno zieloną tą kolorystykę i to tak świetnie wygląda razem, ale te wybarwienia, to wszystko ona dostaje dopiero wtedy, kiedy stoi na oknie wschodnim. Okno wschodnie fantastycznie dla tych liści dobrze działa i one się tam świetnie wybarwiają. Tutaj, jeżeli chodzi o Renię, to zwróćcie uwagę, ona te młode listki ma bardzo czerwone, a wręcz jak jest takie słoneczne, w środek lata jest dużo słońca, naprawdę ma te liście krwisto-czerwone. One mają niespotykalną czerwień. No w tej chwili to one już takie mają bardzo takie podobne do neon robusty, ten kolor taki różowawy, ale mówię, w środku lata to jest taka krwista czerwień, przepiękne te liście. Bardzo lubię tą Renię, jestem nią zachwycona, oczarowana, ma przepiękny pokrój i ma od razu bardzo ładne liście. No, Marysia mniej mi się podoba,
No, ale myślę, że na drugi rok Marysia dopiero pokaże, co potrafi. Co potrafi, od razu mi się przypomniał film, niech Marysia pod żadnym pozorem nie wchodzi do kuchni. Tutaj mam obok syngonium, to jest syngonium White Butterfly. Stoi w mojej sypialni na podłodze i tam jest dosyć dużo fajnego światła. I rzeczywiście muszę Wam powiedzieć, że jak stoi na podłodze i jak ja popatrzę na nią z góry, to ona wygląda rzeczywiście jak takie białe motyle. Wygląda przepięknie. I jak widzicie, tutaj można prowadzić, poczekajcie, żeby mi się tu nie zaplątało, jak widzicie, można ją prowadzić też na paliku. Ponieważ syngonium możemy prowadzić jako roślinę zwisającą lub właśnie jako roślinę wspinającą się na paliku i ona wygląda moim zdaniem i w jednej i w drugiej formie bardzo dobrze i bardzo tak spektakularnie. Jednocześnie jest naprawdę taką rośliną, która jest rośliną taką dosyć delikatną, ale jednocześnie fantastycznie się przystosowała do naszych warunków, dlatego że taka temperatura, jaka panuje w naszych mieszkaniach, dla niej jest po prostu optymalną, fajną temperaturą. A ponadto przystosowała się też, co jeżeli chodzi o wilgotność powietrza. Ona oczywiście lubi tą podwyższoną wilgotność powietrza, natomiast zniesie doskonale również tak do 40% wilgotność powietrza. W tej chwili u nas zaczął padać ogromny deszcz, robi się w tej chwili tak deszczowo, ale mam nadzieję, może grzyby będą w końcu, bo w naszym rejonie było tak mało deszczu, że nie ma grzybów. Przepraszam Was za tą dygresję, ale to tak jak się umawialiśmy, to są nasze pogaduchy na temat roślin. Ale wróćmy do naszego syngonium. Tutaj pokażę Wam jeszcze to syngonium. To jest to syngonium Mango Illusion. Ja Wam je pokazywałam, jak wtedy było, jak mi zjadła gąsienica to syngonium, ale ono już, jak widzicie, tutaj pięknie odrosło, także wielkich szkód tutaj nie narobiła mi ta gąsienica. Bardzo dobrze rośnie to Mango Illusion, bardzo dobrze, bo ono podwoiło praktycznie swoją objętość, a kupiłam akurat to syngonium kupiłam na jesień i bałam się, że mi tak nie bardzo przezimuje, bo tak jak Wam już kiedyś wspominałam, ja nie jestem zwolennikiem kupowania kwiatów na jesień, ale wiecie jak to jest, no po prostu to chciejstwo nasze jest nieograniczone. Ograniczone jest tylko miejsce, w którym możemy trzymać te kwiaty. Ale postawiłam wtedy na parapet okienny i naprawdę doskonale przetrwało tą zimę bez najmniejszego uszczerbku. No, ale jednak musimy bardzo sprawdzać syngonium, musimy sprawdzać, jeżeli chodzi o wciornastka, niestety. I tak samo o przędziorka. Jeżeli chodzi o liście, młode liście, które czasami mają takie tendencje do nierozwijania się, no to słuchajcie, jest tak, że musimy zastanowić się, dlaczego roślina nie ma siły rozwinąć tych liści. I wtedy po pierwsze, to zobaczmy, czy nie ma jakichś szkodników. Oczywiście ja zawsze od tego zaczynam. Jeżeli cokolwiek mnie niepokoi na roślinie, no to pierwsze co szukam, to czy tam coś się nie dzieje. Bo zazwyczaj tak jest, że najczęściej są tam jakieś szkodniki. Jeżeli natomiast takich szkodników nie ma, a nasze liście dalej się nie rozwijają, no to prawdopodobnie jest ona niedożywiona. Bo pamiętajmy, że rośliny, które dosyć szybko rosną, to one potrzebują również tych składników odżywczych w swoim w
podłożu i musimy je nawozić, więc prawdopodobnie jest niedożywiona ta roślina. Albo stoi, po trzecie, stoi na przykład w nieodpowiednim miejscu, czyli albo ma za mało światła, albo za dużo światła. No a po czwarte, no to musimy się zastanowić, czy ją odpowiednio podlewamy i czy ma tak optymalnie jest zasilana w wodę. No tak, tak to jest, że jeżeli te pąki się nie rozwijają, to musimy się zastanawiać i poszukiwać, dlaczego roślina nie ma siły tych pąków rozwinąć. Ale oczywiście, jeżeli wszystko jest ok, możemy wspomóc i one świetnie się, ja mam tutaj akurat mały ten pąk, nie chcę go rozwijać, ale oczywiście możemy pomóc roślinie, no nie mam, patrzcie, akurat takiego, żebym Wam pokazała, że one świetnie się rozwijają. Niemniej jednak ja uważam, że roślina powinna sama być na tyle silna, żeby rozwijać te pąki. Słuchajcie, no a co ja jeszcze mam powiedzieć? Aha, jeżeli chodzi o podlewanie. Ja podlewam wtedy, kiedy ta wierzchnia warstwa jest przeschnie, natomiast nie staram się, żeby ona miała za bardzo sucho, dlatego że ona od razu pokazuje, jak ma za sucho, to te dolne liście od razu jej usychają, także staram się no, nie dopuszczać do tego, żeby całkiem uschła. Oczywiście ja za każdym razem jednak wyjmuję, słuchajcie, z tej osłonki roślinę, podlewam z góry i dopiero jak ona, ta woda, która ścieknie, jak ona ją z powrotem wypije, ja poczekam, aż wypije tyle, ile zechce, nadmiar wody wylewam i ja dopiero wstawiam do osłonek. Oczywiście ja wiem, że są osoby, które mają tak znakomite wyczucie, że podlewają bezpośrednio do osłonek i oczywiście też tak można, ja też tak czasami robię, bo to wiecie, jak jest w pośpiechu, ale niemniej zawsze musimy pamiętać o tym, żeby jednak no, tak podlewać, żeby roślina nie stała w wodzie, bo zresztą tego nie lubi żadna roślina, także starajmy się tak podlewać i od góry, i od dołu. Jeżeli chodzi o wodę, to ona też nawet, muszę Wam powiedzieć, wcale nie potrzebuje tej przefiltrowanej czy przygotowanej wody. Ona, ja ją podlewam zwykłą, odstałą wodą i to się naprawdę doskonale sprawdza. Jeżeli chodzi o rozmnażanie, o tutaj będzie fajnie widać, bo rozmnażamy przez sadzonki wierzchołkowe, tu obcinamy i tutaj one już mają takie drobne korzonki, więc tutaj poniżej takiego kolanka razem z korzonkiem obcinamy, wstawiamy do wody i jeżeli robimy to latem, kiedy ona ma odpowiednią ilość światła, ciepła, to naprawdę już po 2 tygodniach mamy młodą roślinkę. Zimą raczej ja nie jestem zwolennikiem rozmnażania roślin, chyba że ktoś ma do tego odpowiednie warunki. Ja takowych nie mam. Natomiast jeżeli nam się ułamie jakaś roślina, no to oczywiście tak, tylko że wtedy po prostu o wiele dłużej to trwa uzyskanie takich korzeni, nawet może miesiąc, 2 miesiące trwać. Zastanawiam się, co Wam jeszcze mogę powiedzieć. No, myślę, że jak zwykle nagadałam się, a na pewno nie wyczerpałam tematu. Natomiast ja mam prośbę do Was, jeżeli macie jakieś pytania, a ja będę w stanie odpowiedzieć na nie, to piszcie w komentarzach. Oczywiście napiszcie mi również, czy Wy również macie syngonium. Jeżeli chodzi o, jeszcze nie wiem, czy to powiedziałam, jeżeli chodzi o światło, miejsce, w którym powinno stać syngonium, to jest to te kolorowe, one potrzebują po prostu więcej światła. Te dwa stoją na oknie wschodnim i naprawdę na parapecie oknia wschodniego, znacie to moje okno ukwiecone, ono tam stoją na świeczniku, doskonale się mają, a te stoją trochę dalej od okna,
i też widzę świetnie sobie radzą. I tak jak Wam wspominałam, tutaj widać tą różnicę, że ten ma trochę inne światło, ten ma trochę inne i to świetnie widać na tych egzemplarzach wszystkich. Posłuchajcie, ja już dzisiaj będę kończyć. Jak zwykle się na tych moich pogaduchach rozgadałam. Ja bym mogła jeszcze dużo więcej, ale nie chciałabym Was zanudzać tymi swoimi pogaduchami. No, natomiast słuchajcie, chciałabym podziękować wszystkim, którzy ze mną są od początku i wspierają mój kanał. Bardzo serdecznie za Wasze komentarze, za to, że ze mną jesteście i za to, że ja w tej chwili mówiąc do telefonu wiem, że Wy jesteście tam z drugiej strony i jest mi o wiele łatwiej mówić do tego statywu z tą świadomością, że Wy jesteście z drugiej strony. Oczywiście słuchajcie tych, którzy trafili na mój kanał przez przypadek, no, zachęcam do subskrypcji mojego kanału i być może nie tylko ten film, ale również inne filmy przypadną Ci do gustu. A jeżeli chcielibyście w jakikolwiek sposób wesprzeć mój kanał, to możecie postawić mi wirtualną kawę. Link do wirtualnej kawy podeślę Wam pod filmem. Na razie trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć!